co z mi powiem? Tak, tak, tak. Delegacja, stop. Panie Urszulo! Szanowni Państwo, rozpoczynamy obchody upamiętniające 80. rocznicę powstania organizacji Służba Zwycięstwu Polski. Za chwilę, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, nastąpi odegranie hymnów. Rocznica powstania organizacji Służba Zwycięstwu Polski. Powołana została ona 27 września 1939 roku, jeszcze podczas oblężenia Warszawy, na rozkaz dowódcy obrony Warszawy, generała Juliusza Rubla. Dowódcą Służby Zwycięstwu Polski został generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości, pani Ewy Moniki Kaliszuk, zastępcy prezydenta Olsztyna i pana Macieja Prażyna, prezesa Zarządu Głównego Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, witam przybyłych na uroczystość. Pana Francisa Bernarda, prezydenta Suverenie Francais, pana pułkownika Sylvain Vassel, delegata wojskowego francuskiego departamentu. Witam panią Sylwię Kosiec, wiceprezesa Wspólnoty Polskiej w Wielkiej Brytanii. Witam panią Alicję Marciniak, przedstawicielkę szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Witam władze rządowe i samorządowe.
pana Marcina Kuchcińskiego, wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Jarosława Pawarskiego, reprezentującego wojewodę warmińsko-mazurskiego. Witam jego ekscelencję arcybiskupa seniora diecezji warmińskiej Edmunda Kiszla. Witam pana pułkownika Dariusza Bojarskiego, reprezentującego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego. Pana inspektora Edwarda Szymowskiego, reprezentującego komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Witam przedstawicieli organizacji kombatanckich. Panią Barbarę Gawlicką, przewodniczącą organizacji Rodzina Katyńska. Panią Annę Dyszli z reprezentacją Zarządu Okręgu Związku Sybiraków. Panią witam przedstawicieli służb mundurowych. Pana inspektora Piotra Zabuskiego, komendanta miejskiego Policji w Olsztynie. Pana kapitana Roberta Łachak z oddziału Straży Granicznej w Olsztynie. Witam pana porucznika Dawła Gawdzińskiego, reprezentującego panią dyrektor Okręgowej Służby Więziennej. Witam pana Zagsiła z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Witam dyrekcję i delegację CNB Liceum Ogólnokształcącego imienia Cichociemnych. Witam pozostałych przedstawicieli służb mundurowych, w tym wojska, policji, straży pożarnej, straży miejskiej oraz przybyłych kierowników spółek i instytucji miejskich. Witam mieszkańców Olsztyna. Szczególnie gorąco witam uświetniające obchody boczno-sztandarowe służb, organizacji kombatanckich i szkół olsztyńskich. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę panią Ewę Monikę Kaliszuk, wiceprezydenta Olsztyna. Jego Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, Panie Marszałku, Szanowny Panie Doradco Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dostojni goście, czcigodni kombatanci, drodzy mieszkańcy Olsztyna. Wrzesień jest w polskiej historii miesiącem bardzo szczególnym. To rocznica wielu tragicznych wydarzeń, które zaważyły nie tylko na losach Polski, ale i całej Europy. To początek II wojny światowej, agresja hitlerowskich Niemiec, napaść ZSRR na terytorium naszego kraju. To również bolesne wspomnienia pierwszych represji.
Jednak wrzesień to również miesiąc, w którym zrodził się polski ruch oporu. Wyraz zbiorowego przekonania Polaków, że mimo okupacji i terroru walka o przetrwanie polskiego narodu powinna trwać. Dla dużej części polskich żołnierzy i dowództwa zakończenie wojny obronnej w 1939 roku nie oznaczało końca walki, a jedynie zmianę jej formy. Potrzeba kontynuowania walki o niepodległość kraju była oczywista, a jej sens był zapisany w znanych każdemu Polakowi słowach naszego hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. 80 lat temu, 27 września 1939 roku, powołana została Służba Zwycięstwa Polski. Organizacja konspiracyjna, która była początkiem powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Służba Zwycięstwa Polski została zastąpiona w grudniu 1939 roku przez Związek Walki Zbrojnej, a następnie w lutym 1942 roku rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, generała Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową, największą armię podziemną II wojny światowej. Polskie Państwo Podziemne było fenomenem w skali europejskiej, a nawet światowej. Nie tylko z uwagi na rozbudowane struktury, które objęły całe terytorium II Rzeczypospolitej, lecz również na zakres prowadzonych w konspiracji prac. W żadnym okupowanym kraju nie powstała tak dobrze zorganizowana struktura. Polskie Państwo Podziemne nie ograniczało się tylko do walki z okupantami, ale prowadziło także prace przygotowawcze na okres powojenny. Komórki organizacyjne przygotowały plany odbudowy różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Pamiętać też należy o prowadzonej szeroko w czasie okupacji akcji tajnego nauczania na wszystkich szczeblach, w których brały udział setki tysięcy młodych ludzi. Historia Polski Podziemnej to historia ogromnej rzeszy ludzi działających w konspiracji. Ludzi, których mamy honor i szczęście mieć dzisiaj wśród nas. Współtwórców struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Uczestników historii, którzy wciąż dają osobiste świadectwo historycznej prawdy o tamtych czasach. Po 1945 roku historia Armii Krajowej ma swój smutny dalszy ciąg w postaci aresztowań, brutalnych przesłuchań, długoletnich kar więzienia i kar śmierci dla żołnierzy podziemia. Dlatego dziś spotykamy się pod najmłodszym olsztyńskim pomnikiem, miejscem upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, aby wyrazić naszą wdzięczność dla tych, którzy rozpoczęli walkę o suwerenną Polskę i kontynuowali ją mimo prześladowań. Drodzy kombatanci, przyjmijcie wyrazy najgłębszego szacunku. Jestem zaszczycona, że mogę dziś wspólnie z Państwem czcić pamięć tych bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, którzy odeszli już na wieczną wartę. Dziękuję Wam za te lekcje historii i patriotyzmu, bo to dzięki Wam Państwo Polskie żyje i będzie żyło w sercach i umysłach obywateli. Pamięć o Waszych dokonaniach jest naszym obowiązkiem i patriotycznym nakazem. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią Alicję Marciniak z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szanowni Państwo, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pan minister Jan Józef Kasprzyk, nie mógł być dzisiaj obecny. Skierował jednak list do wszystkich uczestników dzisiejszych obchodów. Szanowni Państwo, logiką dziejów jest upadek podbijanych państw. Historia Polski zakwestionowała tę logikę. Polacy dowiedli, że państwa może nie być na mapie. Na jego terenie mogą być zainstalowane wrogie, okupacyjne struktury, a pomimo to państwo może istnieć i realizować swoje zadania. W dniu kapitulacji Warszawy, 27 września 1939 roku, jej obrońcy podjęli decyzję o kontynuowaniu walki zbrojnej w szeregach konspiracyjnej Służby Zwycięstwa Polski. Inicjatorzy powołania tej organizacji nie przypuszczali wówczas, że wojna potrwa tak długo, a ich decyzja
stanie podstawą do budowy struktur polskiego państwa podziemnego. Służba Zwycięstwa Polski była organizacją kadrową. Rychło też przekształconą w Związek Walki Zbrojnej. Jej powstanie i krótka działalność ma dla nas zatem głównie wymiar symboliczny. Jest przede wszystkim świadectwem niezłomności polskich żołnierzy i wiary w zwycięstwo. Dziękując za zaproszenie i usprawiedliwiając moją nieobecność licznymi obowiązkami służbowymi, przesyłam gorące pozdrowienia uczestniczącym w uroczystościach weteranom Polskiego Państwa Podziemnego. Wyróżnionym awansami i odznaczeniami składam serdeczne gratulacje. Łączę wyrazy szacunku Jan Józef Kasprzyk. O zabranie głosu proszę pana Marcina Kurcińskiego, wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Drodzy kombatanci, ekscelencje księdze arcybiskupie, panie prezydent, panie burmistrzu, panowie oficerowie. Nieustające walki podczas wojny w 1939 roku skłoniły jej uczestników do powołania pierwszej organizacji konspiracyjnej Służby Zwycięstwa Polski. Dziś w tym znamienitym gronie zaproszonych gości i kombatantów mamy okazję uczcić 80. rocznicę wydarzenia, które zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego. Polskie Państwo Podziemne było instytucją unikatową na skalę okupowanej Europy, wyrazem niezłomnej woli narodu w walce o niepodległość. Walka ta była heroiczna, a jednocześnie wyjątkowa. W żadnym innym okupowanym kraju Europy, kraju bez granic, nie funkcjonowało podziemne państwo. Tylko na terenach Rzeczpospolitej sprawnie działał utworzony przez przedstawicieli najważniejszych stron politycznych parlament, administracja cywilna, wymiar sprawiedliwości i organizacja wojskowa. W pracę Polskiego Państwa Podziemnego zaangażowanych były setki tysięcy osób, nierzadko reprezentujących inne poglądy polityczne. W obliczu najtrudniejszej próby zjednoczyły się i wspólnie walczyły o odzyskanie własnego państwa. To pokazało, jak wielkim szacunkiem i wiernością darzony był w tamtym czasie własny kraj. Obywatele wolnej Polski zawsze będą pamiętać o bohaterach walczących o wolność kraju. Jestem tego pewny. Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana Jarosława Bawalskiego, reprezentującego wojewodę warmińsko-mazurskiego. Szanowna pani prezydent, panie marszałku, księże arcybiskupie, dostojni goście, szanowna młodzież. List, jaki skierował do państwa wojewoda warmińsko-mazurski pan Artur Kojecki. Szanowni organizatorzy obchodów 80. rocznicy powołania Służby Zwycięstwa Polski. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody 80. rocznicy powołania Służby Zwycięstwa Polski, konspiracyjnej organizacji polityczno-wojskowej utworzonej 27 września 1939 roku w Warszawie przez Grupę Wyższych Oficerów Wojska Polskiego na upoważnienie Naczelnego Wodza Marszałka Rydza Śmigłego, dając tym samym podstawy pod utworzenie Polskiego Państwa Podziemnego. Szczególne podziękowania oraz wyrazy szacunku kieruję do kombatantów Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych oraz działaczy cywilnych struktur konspiracji wraz z podziękowaniem za patriotyczną postawę, odwagę i męstwo. Dzisiejsza rocznica kieruje moją uwagę ku ideałowi nowoczesnego polskiego etosu państwowego. Na polskie tradycje w tej materii powinniśmy spoglądać bez kompleksów i w poczuciu słusznej dumy. To przecież od zarania naszej państwowości Polacy zawsze mieli świadomość, jak potrzebny jest Polsce ośrodek władzy scalający państwo. W najtrudniejszym okresie porozbiorowym świadczyło o tym powołanie i funkcjonowanie Sejmu i Rządu Narodowego w Powstaniu Listopadowym oraz tajemnego państwa polskiego w Powstaniu Styczniowym. Pomimo niosących terror i zniszczenia agresji z 1 i 17 września 1939 roku, Polacy, tak jak wcześniej, tak i tym razem, nie złamali się, zbudowali instytucję, która stała się fenomenem w skali całego świata. Polskie Państwo Podziemne. Chociaż istniało niejawnie, a tożsamość osób sprawujących władzę pozostawała utajniona, społeczeństwo w pełni się z nim identyfikowało.
Naród był zjednoczony we wspólnym oporze przeciw okupantom i pragnieniu odzyskania niepodległości. Tę próbę wierności, miłości i poświęcenia dla ojczyzny Polacy przeszli zwycięsko. Dziękuję i oddaję hołd bohaterom, żołnierzom wspaniałej i legendarnej Armii Krajowej, ale także nauczycielom, sędziom, urzędnikom, ludziom, którzy za wykonywanie swojej służby publicznej gotowi byli zapłacić najwyższą cenę. Pamięć o tej obywatelskiej mobilizacji pomogła nam także przetrwać powojenne rządy komunistów, a w konsekwencji solidarnie i pokojowo wywalczyć suwerenność. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do uczczenia dzisiejszej rocznicy. Pragnę z serca życzyć uczestnikom uroczystości i mieszkańcom naszego województwa, abyśmy dzisiaj potrafili czuć się tak dumni z Rzeczypospolitej i być jej tak oddani, jak byli żołnierze i obywatele Polskiego Państwa Podziemnego i bohaterskiej formacji. Z wyrazami szacunku, Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana Francisa Bernard, przewodniczącego francuskiej organizacji kombatanckiej Souvenir Français. Madame la représentante du ministère des anciens combattants, Monsieur le maire d'Austin, Monsieur Monseigneur l'archevêque de Varsovie, mes amis anciens combattants, je remercie le ministère des anciens combattants ainsi que mon ami Madiaj Strasmo pour son aimable invitation. Qui nous permet aujourd'hui, pour la quatrième année consécutive, de commémorer avec vous le 80e anniversaire de la création de l'armée nationale clandestine. Je voudrais rendre hommage à mes amis anciens combattants. Qui, malgré les risques insensés qu'ils ont pu courir, n'ont pas hésité à rentrer en résistance contre un ennemi. Supérieur en nombre et en armement. Ta armia co była większa i dużo miała dodatkowe materiały. Nous sommes heureux aujourd'hui de leur rendre hommage. Jestem szczęśliwy ich pozdrowić dzisiaj. Mais je voudrais aussi nous souvenir. Mais chciałem też pamiętać de ce 1er septembre 1939. Tego 1 sierpnia, pierwszy dzień wojny, où les vociférations de monsieur Adolf Hitler, jak ten pan Adolf Hitler, ont fait place au fracas des bombes et des obus détruisant vos villes et vos villages. Potem te wszystkie bomby, co na wszystkie miasta, na ludzi polskich. Mon ami Maciej Strasmo disait dans un courrier qu'il m'adressait en 2016. Pan Maciej, jak mi pisał list 3 lata przed tym, correspondre par téléphone, par courrier, c'est bien. Pisać, dzwonić, to dobrze. Mais se donner une bonne poignée de main, c'est beaucoup mieux. Mais se spotykać, to lepiej. Cette poignée de main, mes amis de l'ACA, vous nous l'avez offerte.
ta przyjemność żołnierze od HK to na wam daliście. Et les combats de vos soldats sont devenus nos combattants. Wasze walki to przyszli nasze walki teraz. Nous rendons tous les ans hommage à des officiers pilotes tombés au champ d'honneur dans nos villages. Co rok honorujemy we Francji te wszystkie bohatery polskie, co zginęli. Et nos drapeaux qui s'inclinent, hommage que nous rendons. Et nasze flagi. C'est aussi à tous ces soldats de l'intérieur, de ces soldats de l'armée Anders, de ces soldats de Sikorsky, de ces pilotes de la Royal Air Force qui ont évité que l'Angleterre ne soit envahie par les nazis. Te wszystkie są żołnierze generała Andersa Sikorskiego, to my bardzo szanujemy. Nous rendons tous les ans hommage à vos héros. Co rok honorujemy te wasze bohatera. Nous comprenons, nous ressentons vos souffrances et vos douleurs. My wiemy, jak wy cierpiliście. Nous célébrons tous les ans une messe à la mémoire des victimes de Katyn. Co rok u nas jest msza wedle te zginięte od Katyn. Et à travers la mémoire des victimes de Katyn, c'est à toutes les victimes polonaises que nous rendons hommage. Auschwitz, Varsovie, et je passe énormément de villes qui ont connu l'atrocité hitlérienne et soviétique. Tak, przecież z Katyniem to te rozmaite te wszystkie krzywdy, co mieliście. Mes amis de l'AK, mes chers amis de l'AK, cette main, malgré les griefs que vous pouvez avoir à juste raison contre la France, cette main, vous nous l'avez offerte. Te rękę, żołnierze od AK, daliście nam. Alors nous vous disons aujourd'hui avec beaucoup de sincérité, dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Arcybiskupa seniora Edmunda Piszta o modlitwę w intencji żołnierzy i ludności cywilnej poległych w czasie II wojny światowej. Panie Boże, przed laty, gdy chciano zniewolić nasz naród, straciliśmy wprawdzie niepodległość, ale nie straciliśmy nadziei. Z nią połączona była wiara w zwycięstwo prawdy i miłości. Wspominamy dziś tych, którzy utworzyli dowództwo służby zwycięstwu Polsce, by tej nadziei i wierze nadać realny kształt, by zaangażowani w walce o wolność żołnierze późniejszej Armii Krajowej, Armii Podziemnej mieli świadomość, że ktoś ich mądrze prowadzi do wolnej Polski. Tych ludzi wśród nas już nie ma. Wielu poległo w nierównej walce, dlatego polecając ich Bogu, pamiętamy o nich i pamiętamy w naszej w tej chwili odmawianej modlitwie. Wierzymy, że oni walcząc o wolność ojczyzny i poświęcając dla niej swoje życie,
stali się uczestnikami tej prawdy, o której mówiła żołnierska pieśń. Kto przeżyje, wolnym będzie. Kto umiera, wolnym już. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi ceremonia odznaczenia medalem Pro Patria. W imieniu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana Jana Józefa Kasprzyka, odznaczenia Pro Patria wręczy pani Alicja Marciniak. Proszę o wystąpienie panią Barbarę Gawlicką, przewodniczącą Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie, panią Sylwię Kosiec, wiceprezes Wspólnoty Polskiej w Wielkiej Brytanii i pana Francisa Bernarda, prezydenta Le Souvenir Français. Szanowni Państwo, ja jeszcze przed odznaczeniem pozwolę sobie odczytać decyzję. Szanowni Państwo, w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i ich Rodzin we Francji oraz na wniosek Zarządu Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej decyzją numer 1593 z dnia 23 września 2019 roku uhonorował medalem Pro Patria następujące osoby: pana Francisa Bernarda, panią Barbarę Jolantę Gawlicką, panią Sylwią Kosiec. Chciałam serdecznie podziękować panu ministrowi Janowi Kasprzykowi, szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a szczególne gorące podziękowania kieruję do naszych przyjaciół z Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, na wniosek których to otrzymaliśmy tak cenne dla nas medale Pro Patria. Dziękuję. Szanowni zebrani, dyplomy uznania Le Souvenir Français wręczy pan pułkownik Sylwain Vassel, delegat wojskowy francuskiego departamentu FSW oraz pan Francis Bernard, prezydent Le Souvenir Français. Bardzo proszę. Pan minister Jan Józef Kasprzyk, w jego zastępstwie pani Alicja Marciniak. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, w jego zastępstwie pani wiceprezydent Ewa Monika Kaliszuk.
Pani Barbara Gawlicka, jeszcze raz, przewodnicząca organizacji Rodzina Katyńska. Maciej Prażbo, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Szanowni zebrani, medale rządowe Republiki Francuskiej, francuski medal narodowy, dekoracji, dokona pan pułkownik Sylwian Wessel, dekan wojskowy francuskiego departamentu MSW. Wyróżniony zostaje cały Zarząd Główny Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w osobach, i tu proszę o wystąpienie, pani kapitan Czesława Błaszczak. Pan major Ireneusz Churynowicz. Pan kapitan Lucjan Deniziak. Uchwale Francji, uchwale wolności. I szanowni państwo, najwyższe odznaczenie w tej kategorii, medal złoty, pan Maciej Prażbo.
Que ces échanges de récompenses, ces échanges de médailles, c'est un lien, c'est un ciment qui nous lie davantage encore entre vous, mes amis de l'ACA, et nous de l'Association nationale du souvenir français. Vous êtes devenus, amis polonais, notre famille. Que ces liens perdurent de très longues années à l'infini. Merci à tous. Dziękuję. Te medaille, to jest taki silny łańcuch między Polską i Francją. Żeby ten łańcuch długo tak trwało między nami. Za chwilę odbędzie się ceremonia złożenia wieńców i wiązanych kwiatów przed pomnikiem Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego. Proszę delegację o ustawienie się w następującej kolejności. Delegacje służb mundurowych, instytucji i szkół olsztyńskich. Proszę bardzo.
Szczególne podziękowania chciałbym złożyć dla pana pułkownika Jarosława Kuckiego, dowódcy 1. Olsztyńskiego Batalionu Składowania, dla dyrekcji CNB, Liceum Ogólnokształcącego im. Cichociemnych, którzy wystawili dzisiaj posterunki i uroczystości. Dziękuję panu kapitanowi Cezaremu Rząca, dowódcy i kapelmistrzowi Orkiestry Wojskowej Giżycka, która uświetniała dzisiejszą uroczystość. Dziękuję komendantom służb mundurowych, dyrekcją szkół olsztyńskich za wystawienie pocztów sztandarowych, mieszkańcom Olsztyna przybyłym na dzisiejszą uroczystość. Proszę o zabranie głosu pana Macieja Prażbo, prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, przyłączając się do podziękowań oczywiście wszystkim, którzy brali udział, i czynny, i wierny, ale przede wszystkim chciałem podziękować panu prezydentowi, panu Piotrowi Grzymowiczowi oraz wszystkim pracownikom, między innymi panu Kazimierzowi Neumannowi za pomoc organizacyjną i oczywiście liczymy na współpracę w przyszłości, żeby wszystko nam się układało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, kończymy na tym dzisiejszą uroczystość. Dziękuję.